Cykl pikników zachęcających mieszkańców powiatu kutnowskiego do przechodzenia na zdrowy tryb życia realizowany jest dzięki grantowi z funduszy norweskich. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają wszystkich w niedzielę do Krzyżanowa. Piknik to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale także do tego, by zbadać stan swojego zdrowia. Początek imprezy tradycyjnie już zaplanowano na godzinę 14. W imieniu pana starosty powiatu kutnowskiego, całego zarządu, w imieniu kadry projektu, jak również i włodarzy gminy Krzyżanów chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego na piknik zdrowotny, który odbędzie się 26 lipca, czyli w najbliższą niedzielę, na terenach rekreacyjnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżanowie. Szereg atrakcji, m.in. koncert zespołu Amore Italiano, czyli będziemy się bawić tym razem przy muzyce w stylu włoskim. Organizatorzy pikniku przypominają też o trwającym konkursie na logo i hasło promocyjne realizowanego przez powiat kutnowski projektu. Termin składania prac upływa 27 lipca. Korzystając z okazji, również chciałbym przypomnieć wszystkim osobom zainteresowanym, wszystkim mieszkańcom powiatu kutnowskiego, że do 27, czyli do najbliższego poniedziałku, trwa przyjmowanie prac w ramach konkursu na logo i hasło kampanii promującej zdrowy tryb życia, zdrowe życie. Serdecznie zapraszamy, bardzo atrakcyjne nagrody, rowery, komplety piłek, sokowirówki. Zachęcamy do udziału.